Mam obraz w głowie. Kiedy zamykam oczy, widzę go bardzo wyraźnie. Blady świt, tuż przed wschodem słońca, którego promienie dopiero za chwilę będą rozpraszać resztki nocy. Będą coraz bardziej nachalne, a w końcu wygrają bitwę z nocą, tylko po to, aby kolejną przegrać. Z delikatnej porannej mgiełki wyłaniają się niewyraźne kontury olbrzymich drzew. Ich konary, jeszcze bezlistne, wyglądałem jak łapy prastarego enta. Patrząc pod światło, widzę cienie i smugi, jakie rzucają przed siebie. Z początku długie i tajemnicze. Chciałoby się je zobaczyć z bliska, lecz to jest niemożliwe. Zupełnie jak stęczą. W miarę upływu czasu stają się coraz bardziej krótkie, płytkie, aż do zupełnego zniknięcia. Kolory ciepłe i głębokie płowieją. Im bardziej budzi się dzień, tym bardziej gasną. Zawsze mam odczucie, że powinno być na odwrót. Mgła, z początku gęsta i nieprzenikniona, rozprasza się i unosi. Po chwili już jej nie ma. Aura tajemniczości i mistycyzmu poranka ustępuje twardo stąpającej reszcie dnia. Przemierzę maleńki skrawek kilkusetletniego lasu. Obchodzę powalone olbrzymy, brnę przez mokradła i zalane łąki. Słyszę szczekanie kozła. Na rozlewiskach majaczy kilka białych czapli. Głęboki wdech. Czuję wielką więź z tym miejscem, ale jednocześnie czasami odnoszę wrażenie, że jestem nieproszonym gościem, intruzem. Coś jednak pcha mnie tam i przyciąga. A kiedy już tutaj dotrę, zdarza się, że słyszę szept. Stąpaj ostrożnie, bądź cicho, nie płosz, uszanuj, patrz i podziwiaj. Czy takie miejsca potrafią przemawiać? Mam wrażenie, że tak. Czasami jest to konwersacja, czasami monolog. Niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi. Inne z kolei są tak obszernie omawiane, że muszę na chwilę przystanąć, aby nic mi nie umknęło. Lubię, kiedy jestem zmęczony, zdjąć plecak, usiąść opierając spocone plecy o chropowatą korę drzewa. Wsłuchuję się wtedy w odgłosy lasu. Staram się zrozumieć, o czym szumi wiatr w konarach. Obserwuję łagodnie kołysaną trawę, śledzę zmarszczki na wodzie. Rozmawiam, nie wypowiadając ani jednego słowa. Kolosy wyłaniają się z oparów. Jedne stoją samotnie, inne w grupach. Wiele z nich już nie żyje, choć trwają dumnie, nie przyjmując wiadomości rzeczywistości. O ich coraz mniejszym znaczeniu świadczą odłamane konary leżące u ich stóp. Nie mają potomstwa, ale ich historie nie znikną wraz z nimi. Pamięć po nich
zostanie na zdjęciach i w poszukiwanych albumach, pieczołowicie utrwalona przez pokolenia fotografów.